Zostaw łapkę w górę i suba na 69 lat szczęścia. Hej, siemanko widzowie, z tej strony Rogalik, a dzisiaj będziemy próbować dostać bana przez 24 godziny w Fortnite. Będziemy latać na niewiarygodne wysokości kurczakiem, będziemy strzelać z railgana przez niedozwolone ściany, będą działy się różne niewyjaśnione rzeczy jak w Harrym Potterze oraz będziemy niewidzialni na trybie kreatywnym. I wszystko pokażę wam, jak zrobić. Tutaj ostatni zwycięzca karnetu bojowego, a jeżeli ty chcesz wygrać karnet bojowy dla siebie plus 25 poziomów, to wystarczy strzelić łapeczkę w górę, subskrypcję z dzwonkiem oraz komentarz z filmu i wpiszesz kod rogalik95 w sklepie Fortnite. A tymczasem bez przedłużenia zapraszam do oglądania. Dobra, słuchajcie, jest dzisiaj ze mną Szaczku, witam serdecznie. Siema, witam. I do pierwszego glitcha w dzisiejszym odcinku potrzebujemy UFO, które tutaj gdzieś nad nami lata, i kurczaka. I za chwilę pokażę wam, jak to mniej więcej wygląda. A, i kolegi, no właśnie, bo Szaku się czuł zapomniany. No trochę. Mam UFO, więc dawaj, UFO mi wykręca. Dawaj, wsiadaj. O, no jestem. Dobra, super. Dobra, lecimy po kurczaka. Kurczaki będą tutaj prawdopodobnie, więc tam lećmy, weźmiemy kurczaka i pokażę wam, jak śmiesznie można się wybić. Chłopa widzę i kurczaka. On ma kurczaka, palimy go od razu w łeb. Nie no, kurczaka chcę wziąć. Trafiłem go, drugi raz. Halo ziomo, co robisz? Ziomo, leży Anonymous. Dobijam go po matcy, ale on maców zbytnio nie miał. O, widzę tego ziomka, widzę ziomka. O, widzę kurczaka, faktycznie. Co to się dzieje, że ten chłop nic nie robi? 30. Nice. Uuu, złote coś. Dobra, i słuchajcie, jak macie już kurczaka i UFO, to możecie robić gościom takie wjazdy, że po prostu patrzaków, wsiadaj do UFO i teraz wystarczy, że wybijesz mnie jakby z shiftem, co nie? Podjedź i wybij. Zobacz, co się dzieje, stary! Co to jest? No UFO. Patrz, ja jestem, stary, 500 metrów. Jestem przy statku matce, co jest? 700 Żartujesz. Metrów, 800, 900, stary, 1000 metrów, zaraz będzie. 1000 metrów. To jest grane. Ja pierdzielę, jestem przy matce. To tak naprawdę ostro. I dobra, teraz spadam. Mogę spaść komuś na łeb. A ja zabiję się, czy nie? Mam nadzieję, że nie. Nie. Dobra, spokojnie. Żyję, let's go. Nie, dawaj. O, no i to jest wybicie, stary, to ja rozumiem. To jest pokczap. Dobra, czy ja kogoś widzę? Kogoś, kogo mogę zabić? To jest moje pytanie. Dobra, widzę, stary, że mnie wybiłeś, a ja widzę tu typa na UFO. On mnie nie widzi, jakbym do niego doleciał, to mogę im przejąć UFO, nie? Dobra, dam radę to przejąć, czy nie? Czekaj, wsiądę mu. Nie wsiadłem, kurde, dawaj do mnie szybko. Ja byłem centymetr od niego dosłownie. Dobra, wybiłeś mnie, tylko nie widzę go. Gdzie on jest? Zniszczyłeś mu UFO. Wywalili się chyba. Tak, wal w niego tutaj. O, co ty zrobiłeś, stary? Rzuciłeś mnie do chłopa. Zabiłeś mnie, stary. Jak? Przecież chciałem cię wybić w powietrzu. No zabiłeś mnie niestety. Dawaj szybko. Podnoś mnie. Dobra, biegną chłopy. Zabrał ci UFO? Nie no, tragedia. Gdzie jest ten kurczak? Dobra, stary, daję mu tam lasery. Widzę ich elegancko, jeden leży, drugi. Drugiego zabiłeś też? Dobra, jest na mnie, nie mam matsów. Czekaj, ja muszę podnieść matsy tutaj, bo totalnie nie mam niczego, nie? O dobra, oni mieli jakieś matsy, więc jest git. Daj, wjeżdżamy w tych gości z laserem. Dobra, gościu, masz przesrane życie, czaisz? Ty, zadałem obrażenia tym granatem z wallhackiem, co jest? Leży. Widzę tutaj drugiego, 36, 2 razy 3, 6 dostał. O, widzę go jak kampi, patrz jak kampi. Wjeżdżam mu na chatę. Leży ten ziomek. Mam 10 HP. Nie przeżyję, Szaku. Musisz po mnie przyjść. Tam jest apteka od razu. Tutaj ktoś jest na tym buildfajcie, ale uważaj na zona, bo zone bardzo dużo teraz bije, co nie? Widzę, że zabiłeś. Ja zabiłem tego. Jest git, złota snajpa i launchpad. Dawaj launchpadem. Ale chodźmy na lazy, nie? Kurde, przydałoby się jeszcze kurczaka i UFO gdzieś znaleźć. To by było idealna giereczka. 24 tam ziomek dostał. O, tu jest chłop jeszcze. Leży, chillerka. On stoi przy granacie i myśli, że się chyba uchowa przed życiem. Co jest grane, nie tak? Nie wiem, oni są gdzieś już na blisko, wiesz? No muszą być gdzieś tu. 107. No i spadł, nice. Jeszcze jeden został, taguję go. O, jest tu, widzę go. Siema, Rikuś. No, że ty mi zabierasz ostatniego fraga? Łatwo, tak wielka jazda! Ogień, dobrze ma być ogień. Dobra, Szaku, to teraz coś ci pokażę. Przed chwilą wygraliśmy grę, chodź tutaj za mną. Dawaj. Patrz, zleć sobie tutaj na dół. Możesz sobie wziąć tutaj nawet ten karabin, jak chcesz. I stań sobie gdzieś tam. Ja cię tylko, stary, strakuję, dobra? I zobacz, wychodzę sobie elegancko i robię coś takiego. Jesteś gotowy? To jest, czemu ja lasy? Stary, a co się dzieje teraz? Dobra, stary, strakowałem cię ponownie. I teraz, uwaga, jak to będzie wyglądać. Czy trafię? Ja nie wiem, czy to ten laser... O, właśnie, to ten laser ma być, stary. Co jest grane? Fajnie, czy to tak działa? Czekaj, a stań tam jeszcze raz w tym miejscu. Wiesz co? Jestem ciekaw jeszcze, Szaku, czy da się ciebie stąd jakby... O, da się! Tutaj można puścić i od razu ładuję. I od razu, ja pierdzielę, to tak działa, że mogę cię, stary, tędy strakować, albo tak, widzę cię teraz, wystarczy, że na górę puścisz, stary. Nie no, to jest OP, że można strzelać przez 17 ścian tutaj na trawie i możecie tak naprawdę strzelić tutaj w dołek tym namierzaczem i tak naprawdę wszystkich, którzy są na dole, będziecie mogli tam zabić, to jest ciekawe, nie? No prosimy to naprawić, jakby co, nie? A, no właśnie. Dobra, mam M-kę i teraz do tego glitcha będzie nam potrzebny ten czarny samochód, który tutaj jest. Zaraz go bierzemy i jedziemy z Szakiem zamienić się w propa, nie? To będzie piękne. Gdzie ty jesteś, Szaku? O kurde, jakiego speeda ma ten samochód w ogóle, co jest? Dobra, i dawaj lecimy na pana kukurydziaka i zobaczymy, co się stanie, bo doszły mnie słuchy, że coś dziwnego. Dobra, jesteśmy u pana z kukurydzą i teraz doszły mnie słuchy, że możemy zamienić się tutaj w propa, tak jest, możemy i wciąż któregoś z tych aut, uwaga. Stary, stary, co jest? Nie mogę wyjść z auta! Dawaj śmietnikiem, wskakuj do auta. Wow! Mordo, to niezły Fortnite, co to ma być, ty? Ja jadę. Paliwo mi się kończy, ty. Ale paliwo leci szybko. No właśnie widzę, a spróbuj wyjść, da się wyjść? Ej, obróciło mnie. Patrz, patrz, latam! Co ty gadasz? Patrz, patrz, jak mną rzuca, no, ja latam jak Harry Potter! Patrz, patrz. Widzę! O, latam, patrz jak ja! O! Ty, ale że ja się nie odmieniam? Co jest grane w ogóle? Spróbuj obrócić tą furę. Ej, ja cię wywaliłem? Tak! O! Lecę dur! Tak leciałem! Ale stary, ja nie mogę nic zrobić, nie odmienia mnie w ogóle. To jest... O co tu chodzi? Lecę jakiś chłop tu jest, nie strzelaj do niego! Jest git, zamienię się w człowieka, stary, jest git. On ma 0 HP ma? Dobra, super. Teraz widzę jakichś ziomów, stary. Co się tu dzieje? Nie mogę ich... O, przejechałem jednego, na drugiego wchodzę, na łeb mu. Wjeżdżam. Rozjeżdżaj. Strzelam do niego, 0 HP ma. Nie no, zabił mnie, on ma 1 HP. 1 HP ma ten typek, tutaj jest, leczy się. O nie, on mnie dobił, ale śmietnik, no. Dobra, dawaj, podnoś mnie szybko, żebyśmy zdążyli użyć tego. Dobra, nie, no to jest stary, to nie jest... Ale to jesteś niepoważny. Nie! Leciłem! Nie, no już mnie odmieniło. A nie, strefa od nas odmienia. Co jest grane? Dobra, 225 golda mi wisisz. Wygląda na to, że nie damy rady tam już dojść. Oho, skąd to? Okej, z daszku, widzę. On próbuje strzelić do mnie, ale jest chillerka, dostał 18. Dostaję, schodzę na niego. Krak, leży. Dawaj jakieś leczonko, please. Krzaku się skitrał! Szaczku, krzaku jest! Idę. Dobra, walimy go. Uważaj, dostał. Leży, jest gitara. Dobra, wsiadamy do naszej złotej fury i lecimy do zona. To niezła złota fura, by the way. Boże, jaka ta fura jest szybka w ogóle po trawie, co oni zrobili z tą furą? Dobra, dawaj szybciutko, żeby nas nie skolapsowali. Lecimy do zona, brawo Szaku, nie trafiłeś w lunchpad. Mój ziomo to ja. Ucieka. 25 mniej. Jego ziomek jest tam. Krak, leży. Mam mało HP. Kurde, potrzebuję leczenia. Jest tu leczenie, dobra, jest git. Jeszcze tutaj jest ziomo, ale lecę do zona. Bo mam mało HP, stary, muszę lecieć do zona. Dobra, jestem w zonie i pomagam z zona, tylko nie widzę, gdzie on jest, ten typ. Ja tak, o, widzę go, 31 mniej, krak, brawo. Let's go. Widzimy kolejnych chłopów. Strzelamy do tego na górze, jest low HP, totalne ma. Totalne low HP, 1 HP. Dobra, super, a ten ma 1 HP. I wastuje macy. Dobra, let's go. 8 fraże. Snajper dostałem. Zrespili się ogólnie. No, obok ciebie jest, plec ci robi. Też ma spaza. Siomek. Ty trafiłeś, czy dostałeś? Nie, w boksach dostałem. Dobra, Grzesiu. Uciekam. Grzesiu, odcinek zepsuł. Jezu. Ja jeszcze miałem 6 fragów w tym meczu, nie? Więc musisz nadrobić. Mam straszny low HP. Nie, no, że on tu pada, Dobra, i jeszcze taki mały bonusik na koniec. Nie byłbym sobą, gdybym nie pokazał wam niewidzialności na Creative'ie. Wystarczy, że po prostu weźmiecie sobie 2 urządzenia, a mianowicie deskę surfingową i przebieralnię. Stawiacie przebieralnię, a następnie obok stawiacie po prostu deskę surfingową i startujecie grę. Jest to bardzo oczywiście proste i nie wymaga zbyt wiele pracy, żeby stać się niewidzialnym na kreatywnym. Potem podchodzicie sobie do takiego miejsca i jak się domyślacie, po prostu wchodzicie na deskę, a później oczywiście próbujecie zmienić swój outfit. wychodząc właśnie z tej przebieralni będziecie totalnie niewidzialni w Fortnite i możecie strollować na przykład swojego kolegę, czy kogokolwiek, kogo chcecie strollować, czy na przykład grać 1 na 1, czy robić różne inne rzeczy, bo naprawdę jest to bardzo proste i przydatne, żeby takie 1 na 1 sobie rozegrać, czy strollować własnego kumpla. Także jeżeli macie ochotę, to sobie spróbujcie, a ja już sobie na dzisiaj będę kończył. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnych odcinkach. Jeśli wam się podobało, to strzelcie łapeczkę w górę i suba. No i co, do zobaczenia pewnie we wtorek. Na razie, siema!